Zapraszamy na serwis informacyjny Chorzowski Spółdzielni Mieszkaniowej. Dzisiaj obchodzimy w klubie tradycyjnie Dzień Matki. Ten dzień obchodzi klub seniora. Tradycyjnie przy kawie, herbacie, ciastku, no i takiej zabawie. Będzie się dzisiaj na naszej imprezie prezentował zespół przedszkola numer 25. Dzieciaki zaprezentują swój jakiś program artystyczny. Ponieważ stale współpracujemy z klubem osiedlowym Pokolenie, bardzo często występujemy z różnych okazji. Czasami są to jakieś uroczystości, czasami festyny. Dzisiejsza okoliczność jest bardzo, bardzo wzruszająca, bo z okazji Dnia Matki nasze dzieci przedstawią program składający się z instrumentacji piosenki, z wierszy okolicznościowych piosenek. Bardzo czekają na ten występ, bardzo to przeżywają. Myślę, że panie, które czekają na ten występ, będą również wzruszone i zadowolone. Jest to piękna tradycja, a przede wszystkim taka bardzo szczytna impreza, mianowicie w pewnym sensie nawet kreująca przyszłe talenty sportowe. Dlatego, że ja tu jestem na tych spartakiadach od wielu, wielu lat i obserwowałem losy niektórych tych dzieciaczków i oni naprawdę poszli bardzo wysoko, czyli jednak coś tam zostało z tej chęci wystąpienia tutaj na naszej spółdzielczej imprezie. I po prostu zaiskrzyło i potem to było, jeżeli rodzice się tym zainteresowali, czy opiekunowie, po prostu skutkowało to jakimiś sukcesami sportowymi. Biegłem na skakance i teraz slalom robiłem. No a ty startujesz czymś? Ja jeszcze startuję w życiu piłeczką palantową, a teraz to byłem na hulajnodze. Zabawa jest super, bardzo polecam i na przyszły rok zapraszam więcej dzieci, bo naprawdę zabawa jest ekstra, pogoda nam dopisała, także zapraszamy serdecznie i pomysł jest rewelacyjny. Oby więcej było takich właśnie pomysłów dla dzieci. Cześć! Dzisiaj akurat jest powitanie lata, no i można powiedzieć powitanie Dnia Dziecka. Dla nas wszystkich jest to wielka impreza, a dzisiaj mamy program dla wszystkich mieszkańców, dla ich gości, dla dzieci. Teraz się rozpoczyna bogaty program i później występy artystyczne. Ważne jest to, że spotykają się ludzie i zawsze czekają, pytają mnie, kiedy będzie festyn, kiedy się spotykać można. Przyjeżdżają do niektórych, wiedzą o tym, że maj, na początku czerwca jest ten program nasz muzyczno-rozrywkowy na tym osiedlu. To przyjeżdżają goście, spotykają się, wychodzą z domu. Podsumowujemy cały rok wystawą prac plastycznych oraz króciutkim programem okolicznościowym dla dzieci. To właśnie dzisiaj ten dzień, zaprosiły swoich rodziców, swoich przyjaciół i dzisiaj będą się króciutko prezentowały tym, co robiły w drugim półroczu. Ponieważ do grudnia robią zawsze, przygotowują programy świąteczno-mikołajowe, to drugie półrocze przeznaczam na tematykę związaną z Dniem Matki, Dniem Dziadka, no i Dniem Dziecka. I taka tematyka będzie się przewijała przez króciutkie poetyckie wystąpienia dzieciaków. Rozpiętość wieku jest od 4 do 14 lat. Także to nie jest zbyt łatwa praca w związku z tym. W ramach Dnia Dziecka opiekunowie kół plastycznych i teatralnych przygotowali moc atrakcji, między innymi dyskotekę, podczas której dzieci będą mogły się pochwalić także swoimi umiejętnościami tanecznymi. Oczywiście będzie to też pretekst do wspólnej zabawy z rodzicami, no i z opiekunami oczywiście. Agi znów nie ma! Nie nerwuj się, Śnieżko! Nie ryć tak po nos, Pierona! Dzisiaj klub Pokolenie gości wspaniały teatr Walizka ze spektaklem K jak krasnoludki. To jest już kolejny spektakl tego teatru tutaj w klubie. Jesteśmy ze Śląskiej Fundacji Pomoc Niepełnosprawnym z Chorzowa, na której prowadzona jest terapia zajęciowa, zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczno-teatralne i w ramach właśnie tej pracowni jest grupa teatralna Walizka, w której uczestniczą osoby niepełnosprawne, dorosłe, z różnymi dysfunkcjami, z różną niepełnosprawnością. Teraz już pierwona rozumia, kto straszył.
To te wilczysko nas straszyło. Spektakl powstał na podstawie opowiadania pana Marka Szołtyska, śląskiego gawędziarza, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy. Kajak krasnoludki, czyli bajka w gwarze śląskiej z lekkim przymrożeniem oka. Na wesoło, bardzo sympatyczna, myślę, taka komediowa, do pośmiania się. I myślę, że właśnie podopieczni doskonale się w tym klimacie odnaleźli. Choć nią krzawiesz i jeść dajesz, żmuruj już nie chcę. Kolejna atrakcja, już końcówka tego roku. Powoli zbliżamy się do wakacji. Pozostały nam jeszcze dwie imprezy, czyli turniej w piłkarzyki, który aktualnie trwa. No i 19 jeszcze mamy występ zespołu Natarang, który zaprezentuje swoją sztukę Pygmalion. No dzisiaj mamy piłkarzyki, czyli atrakcja dla dzieciaków. Jest to kolejny turniej. Mam nadzieję, że dzieciaki będą się dobrze bawić. Skończy się to oczywiście rozdaniem medali, słodkim poczęstunkiem, no i dobrą zabawą. Będą grały dzieciaki w wieku szkoły podstawowej, między 10 a 13 lat. Formuła jest otwarta dla obu płci, czyli dla dziewczyn i chłopaków. W piłkarzykach chodzi o to, żeby odbijać tymi piłkarzami takimi sztucznymi piłkę, którą po prostu... I trzeba tą piłką trafić do tak zwanej bramki. Wycieczka była w góry w zasadzie, cel docelowy to była Brenna, ale po drodze wstąpiliśmy do Skoczowa, do miejsca Muzeum Świętego Jana Sarkandra. To jest taki patron ziemi cieszyńskiej, Śląska Cieszyńskiego, ale bardzo bliski też naszemu Śląskowi. Byliśmy w muzeum, była pani kustosz, która w bardzo ciekawej formie powiedziała o tej postaci, no i jednocześnie było to wspomnienie Jana Pawła II Świętego, bo on tam był w 95 roku, kanonizował Jana Sarkandra. Wprawdzie był w Skoczowie, odprawiał mszę świętą, a kanonizował go w Ołomuńcu pobliskim, ale było to miejsce, właśnie taki ślad zostawiony na naszej śląskiej ziemi przez świętego Jana Pawła II. No potem był wspólny posiłek tradycyjnie w ośrodku takim w Brennej, był góral, który grał na akordeonie, śpiewał i rozbawiał wszystkich. Mimo że padał deszcz, było bardzo wesoło. Naprawdę myślę, że ci ludzie naładowali się jakoś tak duchowo i emocjonalnie i to im pomoże w dalszych tych dniach tej takiej codzienności. A druga impreza to piknik dla niepełnosprawnych. W tym roku odbył się w Podlesicach. Była spora grupa naszych spółdzielców, około 60 osób, czy ponad 60 osób. Był autobus i jeszcze mikrobus jechał dla tych, którzy mieli problem z wózkiem, jakimś czymś. No i tam też były te tradycyjnie przygotowane atrakcje przez organizatorów. Nasza spółdzielnia zawsze jest współorganizatorem, pomaga. Z tej racji też prezes został tam obdarowany dyplomem, statuetką pamiątkową. No prezes przychodzi zawsze do naszego grona tam, bo mamy przygotowane przez służbę techniczne miejsce, namiot, ławki i rozmawia. I to takie cenne te rozmowy są, bo on poznaje problemy z mieszkańców domów. Jako prezes dla niego ta wiedza jest bardzo pożyteczna. Bo to takie rozmowy, bym powiedział, nawet w gronie kameralnym, nawet takim jakby rodzinnym, bo ludzie tam mówią o swoich problemach, chwalą się niektórzy swoimi tam jakimiś sukcesami, bo też im jest trudno, bo to są osoby niepełnosprawne. I wiadomo, że w funkcjonowaniu takim codziennym potrzebują czyjejś pomocy, ale potrzebują najbardziej dobrego słowa, żeby ich zauważyć, żeby im coś dobrego powiedzieć i też ich zbliżyć do siebie. Bo też oni poprzez to, że co roku są, zbliżają się do siebie, nawiązują kontakty. No i jest to taka dla nich ulga w tej też trudnej codzienności. Dziś to już wszystkie wiadomości. Więcej informacji na temat Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej znajdą Państwo na stronie www.hsm.com.pl. Na informacje z Chorzowa zapraszamy na chorzów.tv. Do zobaczenia.